Cześć. Nie, cześć. Wytarte łapki, mam to w sobie zrobiłem kupetkę teraz. Poranna toaleta zrobiona. Nasz misiaczku. Gdzie ty się tam tak spindrasz? Kaweczka. Ej. Kawa z rana jak śmietana. Co za jakiś dzień. Mam się tak ciężko obudzić. Teraz miałeś masażyk u babci, tak? Babcia mówi, że jest twoją prywatną masażystką. Ajajaj. Tu. Jestem mocny. Ty. Kolejny? Jeden nam wystarczy szczekający. Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest dzisiaj niedziela, jest brzydko, pochmurno i beznadziejnie, ale mimo wszystko ten dzień zapowiada się ekstra, dlatego że rano poczilowaliśmy spokojnie. Maćka wzięła na sprzątanie, ogarnął całą chatę. Nie protestuję, słuchajcie. No i co? I plan jest, słuchajcie kochani, taki, że Maciej gotuje teraz obiad. Boże, jakiego ja mam cudownego męża. Słuchajcie, naprawdę. Maciej gotuje chińszczyznę na obiad. A potem, słuchajcie, wybieramy się ze znajomymi. Z tymi, o których wam mówiłam ostatnio właśnie na vlogu. Idziemy na kawkę. Idziemy na niezobowiązującą kawkę. I jestem mega podekscytowana. Lekko się boję. Znaczy boję, wiecie. No, jest taka lekka adrenalinka, no bo zresztą tłumaczyłam wam to ostatnio. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam was do poprzedniego vloga. Ale tak, widzimy się właśnie ze znajomymi tutaj lokalnie w kawiarni po obiedzie. Mówiliśmy się tam na 14, więc ja korzystając z tego, że ostatnio mało wychodziliśmy gdzieś do ludzi, z ludźmi, ja byłam ostatnio w takim trybie pustelnika dosyć mocno, to słuchajcie, odwykłam od tego, żeby się właśnie jakoś fajnie ubrać, wystroić i wyjść do ludzi, porozmawiać z ludźmi. Tu z wami rozmawiam, ale wiecie, no tak twarzą w twarz z ludźmi. Zakładam maseczkę, słuchajcie, ale robię to po łacku, bo się nie widzę, nie? Więc tak, mam zamiar sobie wykonać jakiś fajny makijaż, bo mam dzisiaj na to czas. Jest godzina dopiero 10. 10? Nie mam tu nigdzie zegarka, nie widzę. No, jakoś po 10:00 umyłam sobie właśnie włosy. No i mam zamiar sobie zrobić jakiś fajny makijaż, a zanim to oczywiście nawilżę sobie tutaj okolice oka, bo cały czas ta skóra moja gdzieś tam jest dość mocno przesuszona. Wybieram się w najbliższym czasie do kosmetyczki na jakiś zabieg, ale no to jeszcze chwilę, muszę się po prostu umówić, nie? Jestem, kochani, z powrotem. Musiałam wpuścić tego małego, oto pięknego gagatka do pokoju. Byłeś na polku? Bo jesteś taki trochę zimny. No i co? Będzie sobie tak tutaj teraz ze mną siedział. Ale nie obgryzuj mi szczoteczki do włosów. Proszę cię bardzo. Dobra, wracając do tematu. Właśnie mam ochotę dzisiaj sobie zrobić jakiś fajny makijaż. Trochę poeksperymentować. Dawno nie malowałam się, tak wiecie. Super. Franusiu, cicho, pan cię nagrywa. Cicho. A na oczach, słuchajcie, mam tą maseczkę. One mi ostatnio dosyć mocno podpasowały i to jest taka zwykła z Rossmana maseczka z Isany pod oczy i ją się trzyma, słuchajcie. Już wam mówię. 10 minut. Mogę sobie 10 minut. Franuś! Cisza! Na planie! Cisza na planie! Cicho! Poleż sobie.
Nie nagram tego. Teściowa się kręci po korytarzu i on to słyszy i oczywiście szczeka. Wcześniej teściu rozmawiał przez telefon na korytarzu i również szczekał i zresztą było go słychać, więc nagrywanie jest troszeczkę utrudnione, słuchajcie, ale słuchajcie, wszystko się da, nie? Więc tak, maseczka, więc sobie 10 minut mogę do Was pogadać, ale nie będę gadać 10 minut, więc to nawilżyłam sobie też usta, ja lubię te pomadki z marki Carex, ja mam jakiś taki borówkowo-malinowy, całkiem przyjemny. No i jeszcze jedną rzecz, którą bym Wam chciała polecić, o której kiedyś Wam powiedziałam, że jest dziwne, a teraz uważam, że jest bardzo fajne. I to jest taki SPF. To jest SPF firmy Holika Holika. I to jest SPF 50. I to jest make-up sun cream. Czyli tak jakby baza pod makijaż z... Baza krem pod makijaż z filtrem 50. I powiem Wam, że ja na początku nie byłam do niego przekonana, bo ja go użyłam raz, nie malując się, po prostu potraktowałam go jak krem do twarzy i wyszłam sobie tak sauté i on strasznie wybiela. On powoduje, że ta nasza skóra jest bielsza, biała, ale on też powoduje takie wygładzenie na twarzy, że pod makijażem ta skóra wygląda na taką wygładzoną. I polubiłam się z tym SPF-em i używam go właśnie pod makijaż teraz. Nie jest moim ulubieńcem SPF-owym, ale powiem Wam, że całkiem fajnie właśnie pod makijaż się sprawdza. Więc jakbyście byli zainteresowani i sobie chcielibyście sobie spróbować coś nowego, to faktycznie pod makijaż fajnie, ale nie polecam go tak, wiecie, posmarować i wyjść bez makijażu, no bo będziecie wyglądać trupio, bo on bieli. I też zauważyłam, że jeżeli używam podkładu na to, to lepiej, żeby użyć tak ton ciemniejszy, pół tonu, troszeczkę przyciemnić ten podkład, no bo on jednak troszeczkę wybieli pod, ten makijaż. Ale na zdjęciach nie wybija się ta biel, bo czasem SPF mają ten problem, że wybijają się i ta twarz wygląda trupio mimo makijażu. Ten tego nie robi, dlatego polecajka. Dobra, potem suszę włosy. Oczywiście mam ze sobą jeszcze tą odżywkę z Gliskur, no bo może pokręcę dzisiaj włosy? A czemu nie? Kochani, makijaż jest skończony, półtora godziny. Zeszło mi półtora godziny, bo wiecie, tu czegoś zapomniałam, tam czegoś zapomniałam, tu po coś, tam po coś. No i te klejenie samej sobie rzęs, to jest po prostu dla mnie w dalszym ciągu bardzo trudny poziom, ale idzie mi coraz lepiej. No ale jeszcze muszę nad tym popracować, bo komuś to jest po prostu pikuś, a sobie... To jest po prostu, trwa to, bo ciężko sobie po prostu, wiecie, tą pensetą jakoś, jeszcze to oko spoko, bo prawą ręką, ale to oko, no to już nie jest po prostu takie łatwe i proste, więc włosy mi zdążyły wyschnąć, więc zaraz sobie je spryskam tą odżywką i zacznę sobie je stylizować. Dobra kochani, włączam lokówkę. Ja ją używałam może raz w jej karierze, a mam ją jakieś 2 lata, bo kiedyś też miałam zamiar kręcić włosy, mając je w podobnej długości jak, słuchajcie, teraz. No i wyszło jak wyszło, skończyło się na razie i tyle. Chyba za szybko się poddaje. No ale dobra, włączamy ją, włączamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga. Czekajcie, ona jest zakurzona. To są jakieś stopnie. No dobra, dajmy na to, że jest... No damy na środeczek, na 5. Nie wiem, co to oznacza 5. I chyba trzeba ją tu włączyć. No dobra. Koleżanka się tu będzie nagrzewać.
Okej, okay, a ja sobie spsikam włosy. I ja mam właśnie, słuchajcie, tą odżywkę z Gliskur. Pokazywałam ją ostatnio Wam we vlogu. I to jest ekspresowa odżywka z kompleksem biotyny i kwiatem piwoni do włosów długich, podatnych na zniszczenia i przetłuszczających się. Ochrona przed wysoką temperaturą. Właśnie na tym mi zależało, żeby ta odżywka miała ochronę przed wysoką temperaturą. Więc fikam końcówki. Powiem Wam, że super pachnie, pięknie pachnie. Dobra, ja te włosy, słuchajcie, sobie rozczeszę. I chyba muszę je podzielić na dwie sekcje i przynieść sobie lusterko. To na pewno. Idę po lusterko. Czy Twój outfitik będzie dobry? No myślę, że będzie dobry. Mięsne spódnie, ale to mam z dziurami, ale zimno. Jakby ktoś się zastanawiał, czy mężczyźni mają dylematy. Czy mężczyźni mają dylematy przed wyjściem z domu. To jest dylemat, tylko to jest normalnie. Musisz sobie takiego manekina, słuchaj, kupić. Będziesz go ubierał, stylizował. Zaraz siebie ubiorę, będę manekinem. No. Tu mam lustro, tylko mi się nie chce, bo idziemy na obiad, a na razie jest skiety, klapki. No, no. Czyli skarpetki i klapki. No tak. Będziesz pięknie wyglądał, cokolwiek założysz, wiesz? Psuje mi jedna rzecz tylko. Co? Nie mam takiej kurteczki fajnej, ta katanka jest spoko, ale mi się gryzą odcienie jeansów. Ja nie mam z tym problemu. No ja wiem, ale ja jestem detalistą i niestety nie wyplenisz tego z głowy. No tak. No co się zastanawiaj dalej? Ja wracam do stylizacji moich włosów. Dobra, siadam. Mam tu taką spinkę. Spinam włosy. Czekajcie, muszę to tak chyba zrobić. Zepnę włosy na pół. To sobie tu wywinę do góry. Tak, o, wepnę. A to jest już chyba zagrzane. Pewnie tak, pewnie zagrzane. Dobra. Aha, to czy... Idziemy na obiad. Dobra, kochani, zjadłam obiad. Musiałam się przebrać w coś lżejszego, bo zrobiło mi się po raz oku mega gorąco. O, ale się rozczochrałam. No ale nic, dobra, czeszemy to. Ja totalnie nie umiem robić nic z włosami, to już Wam mówiłam. No jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie, dlatego że ja nie bardzo wiem, jak się posługiwać tym sprzętem. Bo korzystałam z lokówki tylko raz. Jeden jedyny i chyba właśnie dlatego, że mi to nie szło, to korzystałam z niej raz. Czekajcie, jak to? Widzicie, bo ja mam ten problem, że ja nie bardzo wiem, co ja powinnam z tym... poparzyłam się. Słuchajcie, chyba sobie dam mniejszą temperaturę po prostu. Na czwóreczkę dam, słuchajcie. Co ja powinnam z tymi włosami zrobić? Jak ja powinnam je chwycić? Czekajcie, może ja mam za małe lustro, bo też tutaj nic nie widzę. Ale chyba powinnam je kręcić. Ale ja się tu... Jak tak robię, to przekręcam to. Ta lokówka nie jest chyba udanym zakupem, słuchajcie. Ale ja nie wiem, czy lokówki się nie powinno tak używać. Tylko chyba chwyciłam sobie za daleko. Nie tak. Ale one są tylko tu takie trochę podwinięte. Poczekajcie, muszę do tego dojść. Jak to zrobić? Tak. I tak. I trzymać. Kurczę, chyba powinnam wcześniej obejrzeć jakiś tutorial. Mówię Wam, jeśli chodzi o makijaż, no problem, wszystko zrobię. Ale jeżeli chodzi o włosy, zjadłam pomadkę. Poprawić. Ale jeżeli chodzi o włosy, no to ja jestem totalną nogą. No taki loczek mi wyszedł, ja nie chcę takich loczków. No i co? Co ja powinnam z tym zrobić? A może ja to powinnam kręcić? A może powinnam stąd jakoś zacząć? I te włosy jakoś tak... Tylko ja się tak poparzę.
Czekajcie, tak. Ja się tak poparzę. No wcale nie jest lepiej. Wiecie, jak to będzie tak wyglądało? Ja nie chcę takich loków. Powinnam to chyba w tą stronę odkręcać. No dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę, może ogarnę. Oparzyłam się. Boli. Ale jak to mnie denerwuje, bo ja tą temperaturę cały czas przekręcam, a tu by mi wygodnie to chwycić. Czyli nie będę wyglądać jak taka dzidzia piernik. No bo ten laczek tutaj jest taki strasznie drobniutki. To chyba nie powinno tak być, nie? Czekajcie, bo ja to przekręcam cały czas, to nie jest fajne. Jak to? A może tak? I powinnam te włosy jakoś tak sobie... Patrzcie, jak to wygląda, nie? Ja nie wiem po prostu, czy to coś z tego wyjdzie. Ja wiem, że na prostownicy... dziewczyny kręcą na prostownicy te włosy. Nie wiem, to... Dramat. No dobra, może nie będzie tak strasznie źle. Jeszcze raz. Ale no... I tak. I trzymać to tak? Tak myślicie? A ja powinnam chyba tym zjeżdżać w dół, nie? A nie do góry. Ej, no to już coś lepszego z tego wyszło. No i pytanie, słuchajcie, jak pójdzie to na drugą rękę, nie? Ja jestem taką totalną nogą, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo ja, jak patrzę w lustro, to ja nie wiem, gdzie rękę dać. Wiecie, że gdzie jest tył i gdzie przód. I ja się po prostu potrafię nieźle poparzyć w takich sytuacjach. O, i teraz ja nie mam pojęcia, co ja powinnam z tym zrobić, nie? I może się skończyć tak, że sobie po prostu tylko popalę te włosy i nic z tego nie wyjdzie. Czekajcie. Tak. No i widzicie, ja nie wiem, co ja mam z tą ręką zrobić. Tak. I tak. Cholera wie. Ja dlatego, wiecie, mam problem z farkowaniem. Dlatego, że jak ja patrzę w lusterka, to ja totalnie nie wiem, gdzie jest przód, tył. No tu nic z tego w ogóle nie wyszło. Nic a nic. Jeszcze raz. No, tak, to sobie kochana, to będę musiała za nim... O, widzicie, i znów przekręciłam. Nie polecam tej lokówki, używam drugi raz, nie polecam. Nie polecam, bo wiem, że to tak nie powinno wyglądać, bo ja sobie w tym momencie tak, o, zwiększam temperaturę. No, a to tak nie powinno na pewno być. Więc... To jest lokówka z Babyliss. Jeżeli ona nie współpracuje ze mną już od samego początku, no to się chyba właśnie nie polubimy. Ja nie wiem, czy ja to nie za długo trzymam. Czy jest to spalę włosy? Jezu, dajcie znać, czy jest jakiś w ogóle fajny tutorial w internetach, żeby popatrzeć i się nauczyć te włosy kręcić. Bo jak to tak pójdzie, to ja chyba dalej będę spinać je w kucyk. Żeby się nie okazało, że i tak będę musiała je spiąć w kucyk, bo nic z tego nie będzie. Powiem wam, nie jest łatwo dobrze wyglądać, nie jest łatwo, o tu coś wyszło całkiem przyjemnego, widzicie, i znów nie wiem w którą stronę, o i znów przekręciłam, kurde, dziadostwo, pamiętam, nie była jakaś taka najtańsza, w dodatku nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że kupiłam coś, co było polecane przez kogoś. I nie wiem, jak ta osoba sobie po prostu z tym radziła. Może ja, gdybym weszła większą wprawę, to coś by z tego wyszło. Ale... No dobra, słuchajcie, nie będę wam tutaj zanudzać. Ja się rozłączę. No to wygląda całkiem nieźle. Dobra, jest nadzieja. Więc ja zaczynam kręcić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Thank you.
kochani, im dalej w las, widzicie to? Widzicie to? Chyba wiem już, o co w tym wszystkim chodzi. I nie jest to takie trudne, jak myślałam jeszcze 10 minut temu. Więc nie, myślę, że widzicie, opanowałam technikę. Ja sobie to tak nakręcam. O, nie wiem, czy ja to robię dobrze, ale pewnie jest kilka technik. Ważne, że jest skutecznie, nie? Tak jakby skupmy się na tym. Wkurza mnie w tej lokówce tylko to, że faktycznie przekręcam cały czas to pokrętło z temperaturą i albo mam zaraz za gorące, albo za zimne i nie kręci mi loka. Ale... O, widzicie? Czekajcie. O, jeszcze trochę popuścić. No powiem wam, no całkiem to poszło. No, tu jest jeszcze coś prostego. Czekajcie. To coś jeszcze musimy dokręcić. O, widzicie, tak. I do tyłu. O. Chyba będę specjalistą. Jak pokręcę 5 razy, bo zrobiłam tutorial. Ale będzie zabawnie, słuchajcie. Specjalista od układania włosów. Jak z koziej dupy trąba. Nie no, słuchajcie, nie wiem, jak to wygląda z tyłu, bo się z tyłu nie widzę. Ale no, tutaj wszystko tak mi się wydaje, że wygląda to dobrze, że chyba nic nie minęłam. Ja sobie to tak troszeczkę rozczeszę, spsikam lakierem. No i co myślicie? Rozczeszę to trochę. Nie wiem, czy ja powinnam to rozczesywać. Może powinnam, a może właśnie nie powinnam. To zrobiło takie... No dobra, słuchajcie. Lakier do włosów. Jakiś moja mama zostawiła. No, muszę przyznać, że dawno tak dobrze nie wyglądałam. Dobra, ja jestem gotowa. Nie wiem, czy jeszcze coś zakładać na górę, bo na pewno ubiorę kurtkę albo... Nie wiem, kurtkę albo marynarkę. Nie. Hello! Jak się żonka podała w takim No wydaniu? Właśnie to jest to, o czym wam mówiłem. Że wystąpi w tej stylowersce, co kupiłem ostatnio, tak, i wystąpiła. To jest komplet, który kupił mi mój mąż i ja sobie w Anglii będąc wypatrzyłam na Mojito taką stylówkę, bardzo mi się spodobała i zrobiłam screena i wysłałam po prostu Maćkowi, żeby słuchajcie... Zrobił przelew i kupił. Nie, żeby zobaczył i stwierdził, czy mu się podoba, czy nie. No i słuchajcie, wróciłam, kupił i jeszcze w dodatku trafił z rozmiarem. No. Zastanawiam się, czy to nie będzie większe, bo przymierzyłem to nawet na siebie. Ale nie, to właśnie taki ma być. Tak. Ja lubię w szerszych t-shirtach, także jest taki po łokieć. Wtedy tak oversize'owo wygląda, a nie, słuchajcie, że wiecie, jak to kiedyś t-shirty robili tak. Potąd i wystawały jak u rycerza. Postarała się dzisiaj wziąć, a co? Postarała się bardzo. Możesz mnie wziąć na jakąś kawkę? A potem jedziemy do kina. Jedziemy, bo właśnie już mamy nie do czasu. Okazuje się, że jednak się nie spotkamy ze znajomymi, bo nie dadzą rady, więc jedziemy na kawkę sami. A do kina jedziemy z innymi znajomymi. Także szykuje się ciekawe popołudnie, więc zabieramy z was ze sobą. No jeszcze wam się pokażę tutaj w lusterku, bo tam na tym szerokim kącie nie dostrzyło. Przejdź sobie, mężu. Przejdź. A tu znowu mam za mało miejsca, żeby wam się pokazać. Ale myślę, że widać cały zamysł tej stylizacji. Więc ruszamy. Na kaweczkę. Kochani, idę jeszcze odebrać paczkę, bo przyszła mi książka, ale Maciek twierdzi, że zrobiłam wielki błąd zamawiając do tego paczkomatu. Zaraz się okaże, słuchajcie, czy faktycznie mi nie wczyta kodu. Ale
I co, żona, odbierasz sobie paczkę? Taki dramat mówiłeś, że tutaj jest. No to odbieraj. Zaraz zobaczymy. Ups, coś poszło nie tak. Co? Serio? Nie otwiera zdalnie? Nie otwiera zdalnie. No, no to teraz proszę bardzo manualnie. Tutaj zobaczymy, czy... Ale czyli co, czyli ja muszę tutaj wpisać... Dotknij guziczek. Polski. Odbiorę paczkę. Wpisz numer telefonu. Co? No właśnie, że nie tym. No nie tym. Wpisz kod odbioru. Udało się, słuchajcie, pierwszy raz chyba musiałam wklepywać kod dużego paczkomatu, bo zawsze działają zdalnie, ale tu niestety nie. Dostałam paczuszkę z Vinted i zaraz Wam pokażę, co tutaj jest, jak uda mi się to otworzyć. Tak porządnie zapakowane, nie wiem, co to pokazać. Dobra, zaraz do Was wracam. I tak zapakowali ładnie? Właśnie muszę Wam pokazać to. Zamówiłam książkę o świątecznej tematyce i spójrzcie, jak przepięknie ktoś zapakował. To jest prywatna osoba. Tak, tak. Ale prywatną. Nie prowadząca nic, tylko... Nie. No tak po prostu, tak. Więc... Nice. Bardzo fajnie, słuchajcie. Zamówiłam właśnie książki. To jest pierwsza z tych przesyłek. No i przyjdzie mi jeszcze jedna przesyłka z książkami i tam przyjdą trzy książki. Ale dziewczyna wysłała mi to dosłownie, ja kupiłam i godzinę później była już w paczkomacie. I to jest książka Wigilijna Przystań. I to jest... Ta książka mnie zainteresowała, dlatego że dzieje się rzeczy nad naszym pięknym polskim Bałtykiem, który kocham ponad życie. Więc będzie czytane na pewno. Ja sobie składuję książki świąteczne. W ogóle a propos tych książek świątecznych, to przejrzałam sobie kilka propozycji, które chciałam przeczytać w tym roku. I pakowałam to, co chciałam, do koszyka w Empiku. No i wyszła mi jakaś, wiecie, kwota, nie wiem, 200 zł czy coś. No ale stwierdziłam, że wejdę na Vinted, sprawdzę, może tam się znajdą te książki, które chciałabym mieć. I praktycznie wszystkie książki, które chciałam, znalazłam na Vinted. I słuchajcie, książki na Vinted kosztują 10 zł, 13 zł, najdroższa 15 zł. Więc ja zaoszczędziłam kupę pieniędzy, zamawiając książki na Vinted. I tak jak mówię, zamówiłam w tym momencie 4 sztuki. Przyszła mi jedna i od drugiego użytkownika zamówiłam jeszcze 3. I mam w planie jeszcze zamówić dwie pozycje, którym jestem zainteresowana. Więc naprawdę, sztos, sprawdzajcie sobie, kochani, Vinted i jeżeli chcecie kupić książki, bo z drugiej ręki można kupić całkiem fajną, no ta jest w ogóle niezniszczona, więc po co przepłacać? Idziemy na krótki spacer, a potem na kaweczkę. Szminki, zatrzymaj się. Muszę zobaczyć, czy ci się odbiła na policzku. Odbiła się? Nie, właśnie. No, jest git. Także polecam. Ale tu jest otwarte gdzieś tam. Ale tu nie wiem, czy to jest w centrum taki drugi staw. No to obstawisz. No? Koło Pańskich Gór. I nie tu jednak. Nie tu. Albo to będzie nowy projekt, albo ja słyszałem, że to już jest. Bo tam, nie, to jest na pewno otwarte. Znajoma była, ale to jest koło Pańskiej Góry, to trzeba tam 9 minut jest. Mhm. Samochodem. Czyli co? Idziemy na kawkę. Czyli kawka. Kawka do kawki. Kawka do kawki. No to go. Tam może podjedziemy samochodem, a będziemy wracać. Okej, okay, jak nie będzie bardzo zimno, bo powiem ci, że nie jest tak średnio. Thank you.
Wracajcie do tego nowego miejsca. Jesteśmy w Andrychowie i to jest drugi nowszy stawek. Właśnie takie fajne miejsce na spacerek. Fajnie tutaj, co? No i takie coś powinno być w rynku, a nie. No to jest trochę tak na uboczu, ale i tak jest całkiem, całkiem przyjemnie. Jest ciemno. Bardzo nie lubię, jak jest tak ciemno. Tak szybko robi się ciemno. No jestem letnia dziewczyna, letnio-wiosenna dziewczyna, ale i tak mimo wszystko polubiłam jesień. Polubiłam jesień. No tylko, że mogło być dłużej, jasne. Co nie? Nie myślicie? A ty co? Na czosy. Bez sosu? A nie, mogłobyś raczej właśnie jak już coś popcorn? Popcorn bym może zjadła. A co? Nie, no to teraz nie, coś nie. Nie, ja nie przypadam na popcorn. Wróciliśmy, kochani, z kina. Byliśmy na filmie pod tytułem Duchy w Wenecji i to jest film na podstawie książek Agaty Christie. Nie wiem, czy kojarzycie Morderstwo w Orient Expressie i podobne historie. I właśnie to była jeden z takich właśnie filmów, czyli zagadka, kto zabił. Było trochę creepy, bo to takie trochę było w klimacie również Halloween, bo w okolicy Halloween był wypuszczony ten film, no i był o duchach, trochę o duchach, ale głównie o morderstwie. Generalnie taki film 8 na 10, nie Maciej? 8 na 10. Polecam. Wyjmowałam dzisiaj kosmetyki i znalazłam dzisiaj dwie kosmetyczki, o których totalnie zapomniałam, dlatego że zamawiałam je przed wyjazdem do Anglii i Maciej mi je odebrał z paczkomatu w momencie, kiedy ja już byłam tam na miejscu. Ja je zamawiałam na Shein. One były w 5 kolorach. Zaraz będę otwierać i zobaczymy w ogóle, jak one wyglądają. Otwieram kosmetyczki. Jedna jest mniejsza, a jedna większa powinna. Chociaż one wielkościowo nie wyglądają, żeby któraś była jakoś dużo większa, a któraś dużo mniejsza. One są takie miękkie. Aha, okej. Okej, już wszystko wiem. Ta jedna jest takim bardziej kuferkiem i ona jest właśnie tutaj otwierana o tak. Nie śmierdzi chińszczyzną, to najważniejsze. Całkiem fajna. A druga, już Wam pokazuję. A druga jest bardziej taka tutaj płaska. Taki bardziej piórnikowy kształt ma. Ale też jest bardzo, bardzo fajna. Tu ma taki napis. Nie, myślę, że jest całkiem cute. Ładny kolor zielony, odpowiadający temu zielonemu na zdjęciu? Tak, na zdjęciu. Więc takie dwie kosmetyczki. One były bardzo tanie. Ja za nie bardzo mało zapłaciłam. Chyba za dwie sztuki 30 zł. Wiem, że chyba były w kolorze jeszcze białym, bladoróżowym, cytrynowym. Nie wiem, czy nie takim błękitnym. O ile dobrze pamiętam. No jakoś tak mi się wydaje, ale no, całkiem fajne. Zaraz się spróbuję do tego przepakować. Dobrze, moi kochani, ja idę zmywać makijaż. Strasznie mi szkoda, bo zawsze jak się tak, wiecie, spędzę na tym półtora godziny, no to potem szkoda. Także mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Co nie? No, oczywiście, że tak. Franie nam przeszkodził w pożegnaniu, słuchajcie, kochani. Także jeszcze raz, jeżeli podobał Ci się... Jeszcze raz. Jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Hej.